Myślę, że często pojawia się pytanie, czy w ogóle sobie zrobić jakąś przerwę, czy może znaleźć nową formułę. To raczej nie chodzi o odpoczynek od siebie. Dla mnie ważne jest to, żeby mieć też koncerty z zespołem. To jest dla mnie troszkę innego rodzaju ekspresja i lubię uzupełniać jakby to, co robimy tymi koncertami. Kiedy jest akurat płyta, no to naciskam, żeby tych koncertów było więcej. Myślę, że Lex z kolei, on to pewnie zaraz potwierdzi, też lubi sobie sam pograć z kolegami, kiedy nie musi po prostu słuchać, jak ja mu tam nad głową mówię, że nie ten kawałek, albo żeby grał bez wokalu, bo to jest dla niego też inny rodzaj występu. Zresztą ja czasami się śmieję, że jak uczestniczę w takiej imprezie, kiedy on gra sam, to mówię, dobra, słuchajcie, dzisiaj jestem dziewczyną DJ-a, czyli ta dziewczyna, co jest pod samą DJ-ką i cały set tańczy i rzeczywiście bawi się świetnie, mi się to bardzo podoba. Więc tutaj nie ma żadnych chyba takich jakichś nieścisłości, jakichś takich niezręcznych sytuacji w tym, żeby każdy robił też to, co lubi.